in this room from Chris Paul. Kobe, the acrobatic finish, and a chance for a three-point play. Widok Marka Gasola odbierającego nagrodę dla najlepszego obrońcy w NBA oznacza, że podsumowanie kolejnego dnia playoffów z przerwą na żądanie zaczynamy od wizyty u będących pod ścianą Memphis Grizzlies. Powszak niedźwiadki przegrywały w serii z Los Angeles Clippers już 0-2 i kolejna porażka stawiałaby ich w bardzo trudnej sytuacji. O to, żeby tak się nie stało, od początku dbał Zach Randolph, który w pierwszej kwarcie toczył pojedynki z mającym 10 punktów Blake'iem Griffinem. Sam Zibo zaliczył natomiast wtedy 13 oczek, trafiając 4 z 5 rzutów z gry, a jego drużyna prowadziła 23-20, choć chwilę wcześniej miała jeszcze największą jak do tej pory w całej serii 7-punktową przewagę. Grizzlies jeszcze jednak nie raz tego dnia poprawiali ten wynik, jak chociażby w drugiej kwarcie, kiedy mieliśmy jeden z kluczowych momentów spotkania, bo gospodarze przez 6 minut zaliczyli serię 14-4, która pomogła im schodzić do szatni z prowadzeniem 47-39. Po przerwie niedźwiadki w większości kontrolowały już sytuację na parkiecie i choć ich rywale w najlepszym momencie, czyli na początku czwartej kwarty, zbliżyli się do nich na 5 punktów, to nie byli w stanie zdziałać już niczego więcej. W drugiej połowie poza Zachem Randolphem, który skończył mecz z dorobkiem 27 oczek i 11 zbiórek, wyróżniali się Tony Allen, który miał wtedy 13 punktów i 5 zebranych piłek, a także rezerwowy Quincy Pondexter, dodając od siebie okrągłą dyszkę. To, co trzeba zapisać na plus po stronie gospodarzy, to także gra na deskach, bo Grizzlies wygrali zbiórki po raz pierwszy w tej serii, 45-33, mając ich aż 17 po atakowanej stronie parkietu, które z kolei zamienili na 7 celnych rzutów, a to oznacza, że w punktach drugiej szansy byli lepsi 22-4. Clippers zatem nie bardzo mieli czym odpowiedzieć, bo dziś nawet Chris Paul nie był sobą, zaliczając więcej strat niż celnych rzutów z gry lub asyst, bo piłka uciekała mu 5-krotnie, a jego liczba trafień do kosza lub skutecznych podań wynosiła w obu przypadkach 4. W takiej sytuacji Grizzlies wygrali 94-82 i teraz w serii jest już tylko 2-1 dla Clippers i kolejne spotkanie także odbędzie się w Memphis w sobotę o 22:30. Miami Heat z prowadzeniem 2-0 przyjechali do Milwaukee na pewniaka na mecz z miejscowymi Bucks, no ale w pierwszej kwarcie to gospodarze byli o wiele lepsi i prowadzili 30-21, trafiając w tym czasie do kosza na blisko 50% skuteczności, a po 7 punktów zdobyli dla nich podkoszowi Ersan Ilyasova i Larry Sanders. W drugiej kwarcie mocniej przycisnęli goście na czele z Rayem Allenem, który z ławki dał hit wtedy 13 punktów i przede wszystkim trafił 3-krotnie z załuku, co oznaczało, że wyrównał rekord Reggie'ego Millera w liczbie celnych trójek w playoffach. Allen miał zatem całą drugą połowę do tego, żeby zostać samodzielnym liderem klasyfikacji, ale zanim do tego doszło, to na parkiecie działy się nie mniej ważne rzeczy. Do przerwy Bucks notowali 2-punktową przewagę, a po niespełna 5 minutach trzeciej kwarty byli do przodu 61-55. Wtedy jednak Heat poprosili o przerwę na żądanie i po niej nic już nie było takie same. Goście do końca kwarty zaliczyli wtedy serię 23-7, trafiając 9 z 13 rzutów z gry, w czym największa była zasługa LeBrona Jamesa, mającego wtedy 9 punktów i 2 asysty, a do tego stanu rzeczy przyczynili się naturalnie także sami zawodnicy Bucks, którzy poza tym, że spudłowali 6 z 8 rzutów z gry, to jeszcze 5-krotnie tracili piłkę. Przed startem decydującej odsłony Miami prowadziło zatem 78-68 i nie dało już sobie odebrać prowadzenia, ale to wcale nie znaczy, że w czwartej kwarcie wiało nudą, no bo to właśnie wtedy Ray Allen trafił jeszcze 2 trójki i został tym samym samodzielnym liderem w ilości celnych rzutów z załuku w historii playoffów, mając ich na koncie 322. Rezerwowy Heat zdobył tego dnia najwięcej ze wszystkich graczy, 23 punkty i jego drużyna pokonała Bucks 104-91 i jeśli wygra w Milwaukee w niedzielę o 21:30, to awansuje do kolejnej rundy już po 4 spotkaniach. Na koniec zaglądamy jeszcze do Chicago, gdzie przy remisie w serii 1-1 Bulls podejmowali Brooklyn Nets i goście zaczęli ten mecz od naprawdę mocnego uderzenia, bo już po 5 minutach prowadzili 15-5 i nic nie zapowiadało tego, żebyśmy za chwilę byli świadkami katastrofy. A jednak, Nets do końca pierwszej kwarty trafili tylko jeszcze 2 osobiste i spudłowali, uwaga, wszystkie 14 rzutów z gry, co naturalnie wykorzystali gospodarze, którzy po inauguracyjnej ćwiartce byli do przodu 19-17. Ciąg dalszy bruklińskiej tragedii mieliśmy w drugiej odsłonie, kiedy goście przez blisko 8 minut spudłowali 11 z 12 oddanych rzutów z gry, a byki już w tym czasie na spokojnie były 10 punktów przed nimi, 33-23. And they lose absolutely nothing. Taj Gibson is in the game.
Do przerwy gospodarze byli lepsi 41-34, a ponad połowa ich zdobyczy pochodziła od duetu Carlos Boozer-Heinrich, bo obaj gracze mieli po 12 punktów na identycznej skuteczności 5-7 z gry, do czego ten pierwszy dorzucił jeszcze 9 zbiórek i 3 asysty. Po powrocie z szatni Nets przestali już pudłować na potęgę, ale to wcale nie oznaczało dla nich poprawy wyniku, bo trzecią kwartę również wygrali Bulls, wśród których niemal wszystkie punkty rozdzielone zostały między Carlosa Boozera i Luola Denga, a ten drugi miał w tej odsłonie aż 12 oczek. Gospodarze byli zatem do przodu 65-52, a po nieco ponad 2 minutach ostatniej ćwiartki osiągnęli największą tego dnia, bo 17-punktową przewagę, która w kolejnych akcjach tylko nieznacznie zmalała, bo równo w połowie czwartej kwarty Bulls sprowadzili 76-62. Tak jednak jak Brooklyn zepsuł swój start, tak teraz równie niespodziewanie to Chicago zaczął palić się grunt pod nogami. Byki do końca meczu trafiały już tylko z osobistych, bo z gry spudłowały wszystkie 6 prób, a do tego zaliczyły 3 straty, co skrzętnie wykorzystali ich rywale. Na 5 sekund przed końcem Nets zbliżyli się do gospodarzy na 2 oczka i szybko sfaulowali Joakima Noa, który trafił tylko jeden osobisty, no a to oznaczało, że goście stanęli przed szansą na doprowadzenie do dogrywki, ale mimo tego, że udało im się wyprowadzić na czystą pozycję CJ Watsona, to mecz skończył się już po 4 kwartach, bo rzut rezerwowego gości okazał się niecelny. Byki wygrały zatem 79-76, obejmując prowadzenie w serii 2-1, a kolejne spotkanie odbędzie się także w Chicago w sobotę o 20:00. Na teraz to wszystko, na waszych ekranach pojawia się jeszcze rozkład jazdy na weekend, czyli piątek, sobota i niedziela, wszystkie mecze teraz właśnie się wyświetlają, a my w przerwie na żądanie usłyszymy się być może w niedzielę, ale raczej na 100% będzie to poniedziałek, zatem do usłyszenia właśnie wtedy, no i życzę wam jak najlepszych spotkań w ten weekend.